dom pisma molim te. Na uczpalanie za pomocą aparatury. Dźwięku i obrazu. Z przebiegu posiedzenia. Znana sprawa oskarżonego Adama Strągi. W związku z zażaleniem oskarżonego na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie zasady nagrody. Wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uznając oskarżonego Adama Strągę wydał w tym dniu w tej sprawie wyrok. Wyrok ten nie został zaskarżony przez oskarżonego w ustawowym terminie. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia został złożony przez oskarżonego w dniu 5 marca 2018 roku. I zarządzeniem prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach odmówiono oskarżonemu przyjęcia wniosku o sporządzenie uzasadnienia z tych właśnie powodów, jakoby został złożony po terminie. Na to zarządzenie złożył zażalenie oskarżony, podnosząc, że nie zgadza się z decyzją, która zapadła w sprawie zażalenia w sprawie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia uzasadnienia oskarżonemu i w zażaleniu podniósł skarżący, że nie zgadza się z taką decyzją, bowiem uważa, że sąd powinien powiadomić go o tym, iż zamierza zamknąć przewód sądowy i udzielić głosu stronom, a o tym oskarżony był niepowiadomiony, stąd uważa, że decyzja ta jest wadliwa. Proszę bardzo. Dziękuję. Wysoki Sądzie, jako obrońca pana oskarżonego adwokat Grzegorz Woźniak, występujący w substytucji adwokat Mankiewicz, w pierwszej kolejności z panem domem, osobisto substytucyjne do akt. Odnosząc się, Wysoki Sądzie, merytorycznie do zreferowanego przez Wysoki Sąd stanowiska, pewnej rozciągłości popieram osobiste zażalenie pana oskarżonego w przedmiocie wydanego zarządzenia przez sąd pierwszej instancji. Wysoki Sądzie, wnoszę o uchylenie rzeczonego zarządzenia i przyjęcie wniosku oskarżonego o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Jeśli chodzi, Wysoki Sądzie, o merytoryczne uzasadnienie, należy tutaj podzielić ogląd pana oskarżonego, który został pisemnie zaprezentowany w zażaleniu. To jest fakt, iż pan oskarżony występował bez pełnomocnika profesjonalnego, w tym kontekście obrońcy, czy z wyboru, czy z urzędu. W związku z tym, jako podmiot, który nie posiada wiedzy fachowej, z uwzględnieniem faktu, iż rzeczywiście nie posiadał wiedzy o terminach, które sąd merytoryczny wyznaczył, i nie miał wiedzy, iż sąd merytoryczny planuje zamknąć przewód sądowy i ogłosić wyrok. W tym kontekście prawo do obrony, zdaniem obrony, zostało w przypadku pozycji procesowej pana oskarżonego mocno ograniczone. Mając na uwadze fakt, iż pan oskarżony chciał zapoznać się z motywami rozstrzygnięcia sądu merytorycznego, co zostało mu w tym stanie faktycznym uniemożliwione, a z pewnością również podjęcie obrony. I w tym zakresie
pan oskarżony rozważa możliwość złożenia apelacji po oczywiście uprzednim zapoznaniu się z merytorycznymi aspektami rozstrzygnięcia sądu merytorycznego. W tym kontekście to prawo do obrony, zdaniem obrony, zostało mocno ograniczone, a być może nawet wyłączone. W tym kontekście Wysoki Sądzie wnoszę na wstępie, mając na uwadze fakt świadczenia pomocy prawnej z urzędu, jednocześnie wnoszę o zasądzenie na rzecz adwokata Moniki Filipiewicz kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu, jednocześnie oświadczam, że koszty nie zostały płacone ani w całości, ani w części. Dziękuję. Dziękuję. Proszę oskarżony. O co wnosi? Wysoki Sądzie, wnoszę oczywiście o to, żeby się tu pojawiła praworządność w naszych sądach. Wynika to z faktu, że prowadzony był przez wiele lat proces przeciwko mnie, w którym łamano wszystkie podstawowe standardy europejskiej praworządności. To jest proces, który Wysoki Sądzie zaczął się od wyborów prezydenckich, w których byłem kandydatem. Przyjęcia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. No właśnie, w tej sprawie się wypowiem. Doskonale wiem, w jakim przedmiocie jest to posiedzenie. Otóż w roku 2010 byłem kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach i zaraz po tych wyborach zostałem aresztowany na wniosek prokuratury Gliwickiej, nieobecnego tutaj pana prokuratora z Prusia, decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach, pod zarzutem pierwotnym nielegalnego finansowania kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich, zamienionego później na inne zarzuty, przede wszystkim na zorganizowanie grupy przestępczej o charakterze terrorystycznym, która miała dokonać fałszerstw wyborczych. No i tam jeszcze drobnych kilku zarzutów. Otóż w wyniku tego zarzutu funkcjonariusze policji, znani mi byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa na czele z Emilem Karkowskim, w całym kraju przesłuchali około 200 tysięcy ludzi, dokonali przeszukania w 120 biurach naszych, w kilkuset mieszkaniach naszych działaczy. Przeprowadzili jednym słowem największą operację śledczą w historii III Rzeczpospolitej, porównywalną wyłącznie z działaniami Służby Bezpieczeństwa w czasach stanu wojennego z operacją o kryptonimie niepoprawnym. Wykonano gigantyczną pracę. W wyniku tej pracy zostałem aresztowany. Sąd Rejonowy w Gliwicach podzielił te spostrzeżenia prokuratury, zarzuty i przebywałem 3 tygodnie w areszcie w Gliwicach. Następnie... Zgłoszony, ale to nie jest przedmiotem naszego postępowania. Przedmiotem naszego postępowania jest zażalenie na odmowę przyjęcia pańskiego wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Tak, ja tłumaczę Wysoki Sądzie, skąd się wzięło takie oto postępowanie Sądu Okręgowego w Katowicach, który zdecydował się na to, żeby nie przydzielić mi obrońcy i wydać wyrok w sposób uniemożliwiający jego zaskarżenie. Tłumaczę, skąd się to działanie Sądu Okręgowego wzięło. Ono się wzięło z tego, że od samego początku w tym postępowaniu, które dotyczyło kampanii wyborczej, wyborów prezydenckich, łamano moje podstawowe prawa. I pierwsze złamanie mojego prawa polegało na tym, że zostałem pozbawiony wolności i Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał nie tylko, że to pozbawienie wolności było bezzasadne, ale również, że zarzuty prokuratury zrodziły się w chorej wyobraźni prokuratora. I tak się pierwsza część sporu prawnego między mną a prokuraturą zakończyła, że sąd odpowiednio okręgowy w Gliwicach określił te zarzuty. Tym niemniej w całym kraju przez lata prowadzono śledztwo obejmujące ponad 200 tysięcy przesłuchanych osób, czyli gigantyczne, kosztujące wiele milionów złotych. I puentą tego śledztwa był proces, który rozpoczął się w 2011 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Zaczął się on od sytuacji, w której posiadałem obrońcę, ponieważ ProPublico Bono zgłosił się do mojej obrony, jak zresztą zawsze w moim życiu, pan mecenas Leszek Piotrowski i jego substytut, wychowanek z Wrocławia Śląskiego, i dopóki żył pan mecenas Leszek Piotrowski,
ja byłem, Wysoki Sądzie, należycie reprezentowany. Po śmierci tegoż świetnego adwokata, byłego ministra sprawiedliwości, przyjaciela mojego z obozu internowania, po jego śmierci jego wychowanek, który dojeżdżał z daleka, wycofał się z reprezentowania mnie ze względu na ogromne koszty takiego licznego konieczności pobytu w Katowicach. I zwróciłem się w związku z tym do Sądu Okręgowego o przydzielenie adwokata z urzędu. Sąd tego w aktach przed sobą nie ma, bo sąd ma tylko dwa tomy akt. Natomiast o zdarzeniach, o których mówię, były z początku procesu. Po tym, jak przestałem posiadać adwokata i po tym, jak sąd odmówił mi przydzielenia adwokata z urzędu, Sąd Okręgowy również zdecydował się na to, żeby usunąć mnie siłą przy pomocy policji z sali rozpraw. Na jednej rozprawie dwukrotnie sąd zdecydował się mnie wyrzucać siłą za to, że mówiłem prawdę, opowiadałem, jak to przesłuchiwali funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa świadków, kim są ci funkcjonariusze policji, przypominając, że kierujący tą całym śledztwem przeciwko mnie oficer policji obecnej, szef Wydziału do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, Henryk Karkowski, to jest ten sam człowiek, który jako funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa sfingował proces mój, jest w aktach Instytutu Pamięci Narodowej i doprowadził do skonfiskowania mi samochodu osobowego, który służył do przewożenia książek Józefa Piłsudskiego w roku 1986, w czasach PRL. Po tym, jak powiedziałem oczywiste rzeczy, wskazałem, kim są śledczy, jakimi metodami się posługiwali, sąd postanowił mnie usunąć z sali rozpraw i uniemożliwił mi tym samym udział w rozprawie. Nie tylko mnie pozbawił możliwości udziału w rozprawie, ale również pozbawił mnie prawa do dysponowania obrońcą, czyli postawił mnie w sytuacji procesowej takiej, jakie jest znana z czasów stalinowskich, czyli że ktoś nie ma prawa uczestniczyć w rozprawie i nie ma prawa jeszcze na dodatek być reprezentowany przez obrońcę. Obowiązek przydzielenia przez sąd takiego obrońcy wynika wprost z dyrektywy Unii Europejskiej, wynika z zarządzenia i z wielu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprzed 4 lat. Jest rzeczą oczywistą, że w sytuacji, w której stroną jest weteran walki o niepodległość, który jest chroniony dyspozycją artykułu 19 Konstytucji Rzeczpospolitej, który mówi o szczególnej ochronie, którą roztacza państwo polskie wobec weteranów walki o niepodległość, z tych powodów przeze mnie wymienionych, jak i zasad logicznego rozumowania, oczywistym obowiązkiem sądu było zapewnienie mi reprezentacji profesjonalnego prawnika, tym bardziej, że w trakcie procesu wielokrotnie doszło do zmiany przepisów prawnych i co do procedury, i co do różnych ważnych, kluczowych mechanizmów funkcjonowania procesu karnego w Polsce. Tak często następowały te zmiany, że nawet publicznie ministrowie sprawiedliwości, czy sędziowie, czy prokuratorzy skarżyli się, że nie nadążają za ilością zmian zasadniczych w przepisach prawnych w tych latach, w których trwał proces. Ja osobiście mam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o kodeks postępowania karnego, ale w zakresie, w którym funkcjonował on w czasach, w których byłem wcześniej sądzony i oczywiście nie ze względu na brak wykształcenia prawniczego nie byłem w stanie nadążać za praktycznym stosowaniem tych przepisów po zmianach, które zostały wprowadzone przez kolejne rządy w czasie trwania przez wiele lat tego procesu. Puentą tego postępowania sądowego było to, że sąd ma przez sobą dwa tomy akt. Pierwotnie było 1200 tomów tego postępowania. W końcu prokurator zdecydował się zmniejszyć tą liczbę tomów. Mamy dzisiaj 300, 296 konkretnie. I sąd dysponuje tutaj dzisiaj tylko dwoma ostatnimi. One w
zasadniczo są wystarczające, żeby pokazać kluczową rzecz, która miała miejsce w tym postępowaniu sądowym. Otóż na zebranych dowodach, które zabezpieczyło oskarżenie w liczbie około 3 milionów sztuk różnych dowodów przeciwko mnie, prokurator wniósł o uznanie za dowody i przedstawienie ich w czasie procesu 750. Wszystkie one zostały, te dowody, oznaczone w postaci pudeł. Pudeł po butach, po telewizorach, po odkurzaczach. W ilościach ogromnych zajęło to 3 magazyny samochodów dostawczych policji. I proces zaczął się od tego, że ja złożyłem 2 wnioski na piśmie. Po pierwsze o dostęp do dowodów, ponieważ na etapie postępowania prokuratorskiego w Gliwicach mi to uniemożliwiono. Umożliwił mi dostęp do części dowodów, tej przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego sędzia Mariusz Żak w czasie postępowania o przewlekłość tutaj przed tym sądem. Więc miałem jakieś wyobrażenie, co jest w tych dowodach. I w sądzie zwróciłem się na piśmie o dostęp do akt. Sąd okręgowy przez cały okres procesu do czasu wydania wyroku nie uniemożliwił mi dostępu do zgromadzonych dowodów. Po drugie, w pierwszym dniu procesu z oświadczenia procesu, z takiej ostrożności procesowej, złożyłem 19 wniosków dowodowych. Prokurator wniósł o przesłuchanie oprócz tych 700 dowodów 12 tysięcy świadków. O przesłuchanie przed sądem 12 tysięcy świadków, z przesłuchanych przez śledczych około 200 tysięcy. Sąd przeprowadził ponad 100 rozpraw, oczywiście większość już bez mojego udziału. I na koniec tego postępowania, po przesłuchaniu niecałego 1000 świadków, sąd okręgowy zdecydował się nagle proces zakończyć, bez informowania mnie o terminach rozpraw, o terminach zakończenia procesu, o zmianie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. I zdecydował się to zrobić w ten sposób, że w styczniu podjął decyzję o odmowie przesłuchiwania 11 tysięcy świadków, które zawnioskował prokurator, ponieważ oni nic nie wnoszą do sprawy, jak również do odrzucenia wszystkich bez wyjątku wniosków, które ja złożyłem. Zdążyłem złożyć, zanim jeszcze zostałem wydalony z procesu, z możliwości udziału przez policję na polecenie sądu. Złożyłem tylko 19 wniosków, z których zwracam uwagę. Prokurator złożył wniosek o 750 dowodów i 12 tysięcy świadków. Ja ze swojej strony złożyłem tylko 19 wniosków dowodowych. Sąd uwzględnił 1000 wniosków prokuratora, a odrzucił wszystkie bez wyjątku moje wnioski. Skutek tego był taki, Wysoki Sądzie, że proces zakończył się nagle. Nawet dla innych oskarżonych, bo żaden w efekcie nie wiedział o tym, że zastąpiło zakończenie procesu. Ja się dowiedziałem o tym, że ten proces się zakończył zupełnie przypadkiem, ponieważ jeden ze współoskarżonych spotkał w sądzie, w innej sprawie zresztą, zadośćuczynienie za represje komunistyczne, spotkał swojego adwokata z urzędu, który go poinformował, że miesiąc wcześniej zakończyła się właśnie ta sprawa, która nazywana jest w aktach wszędzie ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej Adama Słomki. I tak dowiedzieliśmy się o tym, że ta sprawa się zakończyła i w sprawie tej na koniec prokurator był łaskawy wnioskować dla mnie o wyrok w postaci więzienia bezwzględnego 3 razy po 2 lata plus jeszcze rok ekstra. To jest dużo więcej niż w czasach stanu wojennego. Prokurator też z podobnego zarzutu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w 1982 roku w tym samym gmachu, gdzie zresztą zarzuty były oczywiście poważniejsze, bo tam było zagrożenie karą śmierci, nie miał odwagi się decydować na taką wysoką karę. Sąd nie naradzał się nad wyrokiem, uznał, że sprawa jest prosta, oczywista. Normalnie sądy się tam zastanawiają, tydzień, 2 tygodnie. W tej sprawie sędzia Walkiewicz
zdecydował się dać sobie 3 godziny przerwy na wydanie wyroku w sprawie, w której na 300 tomów akt, który przesłuchał 1000 świadków i w których odrzucił wszystkie moje wnioski dowodowe. Właściwie o całości tego postępowania wskazuje to, co sędzia Walkiewicz napisał w tomie ostatnim na karcie 58096, oddalając wszystkie wnioski dowodowe Adama Słomki, dokładnie ich 19, napisał, że wskazane dowody nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, bo należy zauważyć, że to oskarżyciel publiczny formułuje zarzuty i przedstawia materiał dowodowy, a prokurator nie ma obowiązku przedstawiania wszystkich zebranych dowodów, skoro uznaje je za nieprzydatne w sprawie. Jest to dokładnie cytat użyty, jakim posługiwał się prokurator Wyszyński w Związku Radzieckim. To znaczy, że liczą się tylko dowody przedstawione przez prokuratora, a wnioski inne, dowody zgromadzone w sprawie, w tym dowody na niewinność oskarżonego, które zgromadził prokurator, bądź inne, które znajdują się w innych miejscach, nie ma potrzeby, żeby ich rozważać, ponieważ to prokurator formułuje zarzuty i przedstawia materiał dowodowy, a sąd nie ma obowiązku sięgać po inny materiał dowodowy, szczególnie wskazany przez oskarżonego. Do takiej degrengolady w postępowaniu doszliśmy przed sądem okręgowym w Katowicach, że metody stosowane teraz, w lutym 2018 roku, są metodami bardziej łamiącymi zasady państwa prawa, praworządności, logiki, przyzwoitości, poszukiwania prawdy, niż i zachowania sądów wojskowych w stanie wojennym. W tym samym gmachu sąd oczywiście miał z góry wyrok ustalony tam przez Służbę Bezpieczeństwa i PZPR, ale przynajmniej uwzględniał jakieś wnioski obrony, przesłuchiwał różnych świadków, umożliwiał zadawanie pytań, no zachowywał się, przynajmniej stwarzał pozory praworządności. W tym postępowaniu sędzia na początku przyjął, że wgląd do dowodów nie jest mi potrzebny, obrońca nie jest potrzebny, mój udział w rozprawie nie jest potrzebny, a poszukiwanie innych dowodów niż wskazał prokurator nie jest potrzebne. Co to jest za proces? Przecież to jest proces, jaki prowadzono w czasach średniowiecza. I efektem jest wydanie wyroku w sposób taki, celowo przez sąd, który nie zawiadamia, nie informuje, nie stosuje żadnych zasad praworządności, standardów Unii Europejskiej i wydaje wyrok, po czym, kiedy ja składam wniosek o jego wydanie i zaskarżenie, jak się o nim dowiaduję, to sąd twierdzi, że nie ma powodu, żeby, bo już nastąpiło upływ terminu, czyli wyrok jest prawomocny. Czyli mówiąc zupełnie prosto, przy pomocy łamania procedury podstępu sąd wydał sobie wyrok, który uznał, że będzie tak zrobiony, żeby on się stał prawomocny, przynajmniej w odniesieniu do Adama Słomki, bo w ogóle nie było innej możliwości, żeby on nie stał się prawomocny, skoro stosowano taką inkwizycyjną metodę znaną w PRL, nazywało się to sądy kiblowe czy kapturowe. Ja przeżyłem bardzo wiele procesów w czasach PRL-u i muszę powiedzieć, że takiej arogancji, takiego nagromadzenia złej woli i łamania zasad podstawowych standardów opisanych w procedurach i zasadach w ogóle logicznego rozumowania, czy przyzwoitości, bym nawet powiedział, elementarnej, nigdy się z tym nie zetknąłem. Czy to jest, na koniec chciałbym powiedzieć, czy to jest przypadek, czy to wszystko jest dziwne, dlaczego tak się stało, czy są tu przesłanki do tego, żeby to postępowanie prowadzić dalej, czy należałoby, czy nie należałoby uchylić tego postanowienia sądu okręgowego o tym, że ten wyrok jest prawomocny. Bo w istocie możemy dzisiaj to postępowanie zakończyć, lub też możemy z tym postępowaniem dalej się procedować i szukać normalnej ścieżki rozwiązania praworządnego dla tego procesu. Otóż Wysoki Sądzie w materii tego postępowania, jakie jest przed nami, mając taki dylemat, czy działać praworządnie
czy też kontynuować to bezprawie, które ma sąd okręgowy, to muszę powiedzieć, że jestem przed bardzo osobistym, dużym dylematem. Ponieważ ja całe życie zabiegałem o to, żeby być uniewinniony i uważałem, że rzeczą najważniejszą z mojego punktu widzenia jest to, żeby być oczyszczonym z fałszywych zarzutów. Szczególnie w czasach młodości, w czasach PRL-u bardzo walczyłem o to i pytałem adwokatów, jak to zrobić, żebyśmy sprawę wygrali. Myślę, że to jest ważne, żeby sprawę wygrać. Tak się akurat złożyło w PRL-u, że nigdy mi się nie zdarzyło żadnej sprawy wygrać. Wszystkie przegrałem, zostałem we wszystkich bez wyjątku procesach w PRL-u skazany. Więc w tym sensie było to dla mnie duże rozczarowanie. Ale adwokaci zawsze mówili, wiesz, no to jest taki proces, to wszystko jest okartowane i nie możesz tak naiwnie na to patrzeć i chcieć, żeby tu była praworządność, no bo takie są realia. Jest zależność od Moskwy i tu decyduje bezpieka i to wszystko jest teatr. I w tamtych czasach nie trafiłem po prostu na żadnego przyzwoitego sędziego. Tak się złożyło w PRL-u, że wszyscy bez wyjątku to byli zbrodniarze komunistyczni, dyspozycyjni, sędziowie, tacy łajdacy najgorszego sortu, którzy zawsze wykonywali polecenie, żeby mnie skazać. I to zawsze jakoś człowiek wychodził z tego ogromną ręką, bo tam mniej więcej po roku, dwóch przychodziła amnestia, jakieś tam ocieplenie i pieredyszka i wychodziłem na wolność. Odwrotnie jest w III Rzeczpospolitej Wysokiej Sądzie. We wszystkich dotychczasowych procesach bez wyjątku ja byłem aresztowany, opluwany przez prokuraturę, przedstawiano mi różne zarzuty i przez cały ten okres III Rzeczpospolitej ja byłem zawsze uniewinniony. I to jest pierwszy proces, który się zetknąłem w III Rzeczpospolitej, w której sąd decyduje się na to, żeby mnie skazać. I ten sąd okręgowy, sędzia Walkiewicz, wpierw robi zaprzeczenie normalnego procesu, robi sąd taki kapturowy jak w PRL-u i decyduje się na koniec mnie skazać. I ja muszę powiedzieć, Wysoki Sądzie, że po raz pierwszy jestem w sytuacji, w której uważam, że to bardzo dobrze, Wysoki Sądzie. I chciałbym namówić Panią Przewodniczącą, Wysoki Sąd, żeby zamknąć ten proces dzisiaj i uznać, że ten wyrok skazujący jest prawomocny. Wiem oczywiście, że namawiam Panią sędzię do grzechu. To jest nieładne oczywiście, jak mężczyzna kobietę namawia do grzechu, ale czasami są takie stany wyższej kolejności. Proszę w dygresji, proszę na temat, bo i tak już Pan odbił bardzo od tematu. Nie, Wysoki Sądzie, mówię cały czas o tym, jak dzisiaj się powinno to postępowanie odbyć. Otóż ono się może odbyć albo praworządnie, albo może się odbyć tak, jak w sądzie okręgowym. Otóż moim zdaniem dla zmian niezbędnych w wymiarze sprawiedliwości, dlatego żeby pokazać, jak niewiele zmieniło się w sądzie okręgowym, byłym w sądzie wojewódzkim, a tym, co było w czasach PRL-u, a obecnie, to pomysł na to, żeby skazać Adama Słomkę za to, co tam sąd uznał, że namawiał jakichś ludzi bezrobotnych do tego, żeby korzystali z bezpłatnej komunikacji miejskiej, bo tak to zostały skazane, upadły te zarzuty wielkie, które tam kierowała prokuratura. W sprawach drobnych dwóch zostałem skazany i ja, Wysoki Sądzie, uważam, że to powinno się ostać i powinno to skazanie być prawomocne. Chciałbym tutaj wyręczyć trochę prokuraturę i ją nawet poprzeć, wbrew swojemu wnioskowi. Ja swój wniosek, Wysoki Sądzie, złożyłem wyłącznie z powodów formalnych, żeby nikt mi w przyszłości nie zarzucił, że nie złożyłem środka odwoławczego od tego wyroku. Bo ja oczywiście z tą sprawą pójdę i do Sądu Najwyższego w nowym trybie nadzwyczajnym i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zamierzam jeździć po Polsce i opowiadać, jak to wygląda u nas sąd okręgowy w Stalinogrodzie. I otóż sąd może się zachować praworządnie i wie, co ma zrobić. Nie będę o tym opowiadał, bo sąd standardy europejskie zna, zważywszy na przydzielenie tu adwokata z urzędu, to sprawa jest oczywista. Ale chcę powiedzieć z mojego punktu widzenia, że po raz pierwszy w moim życiu cieszę się ze skazania. Ponieważ pomysł sędziego Walkiewicza i prokuratury, że Adam Słomka jest przestępcą, ponieważ namawiał ludzi bezrobotnych do korzystania z bezpłatnych przejazdów,
tam 10-15 lat temu to miałem robić, ponieważ już się zmaterializował w kilkudziesięciu miastach polskich, na całym świecie, w wielu miastach i krajach. Bo staje on się i na naszych oczach staje się standardem. Począwszy od Bielska Białej, na mój wniosek, w czasach objętych aktem oskarżenia, to było pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło bezpłatne przejazdy dla bezrobotnych, a ostatnie dzisiaj w telewizji wzorowo pokazywane żory, które nie tylko są dla bezrobotnych wprowadziły bezpłatne przejazdy, ale w ogóle dla wszystkich obywateli wprowadziły bezpłatne przejazdy, ponieważ wprowadzenie tych bezpłatnych przejazdów nie rodzi żadnych skutków finansowych, nowych obciążeń dla gmin czy państwa. Pomysł ze skazaniem Adama Słomki, że osiągnął korzyść osobistą z tego, że namawiał bezrobotnych do jazdy bezpłatnej, czyli bez biletu, on się nam zmaterializował. Zresztą nie zmaterializował się tylko z mojego wniosku, bo przez kim wicepremier pani Jaromi Nowacki, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, która tę sprawę postawiła na posiedzeniu rządu, czy wojewoda katowicki i tak dalej. Także ja jestem osobiście zaszczycony z powodu skazania za ten postulat, ponieważ on się nam historycznie obronił i jest rzeczą oczywistą. Jest tylko jeden tak naprawdę zarzut poważny, który tutaj prokurator przedstawił i sąd go podzielił, czyli to, że Adam Słomka posłużył się danymi trzech osób i wyłudził trzy telefony komórkowe, podrabiając podpisy z jakiejś tam firmy ERA. I to byłby zarzut bardzo słuszny, gdyby tylko sąd okręgowy zechciał przyjąć z 19 moich wniosków jeden wysoki sąd, z 19 chociaż, w którym wnioskowałem o akta procesu, który się skończył kilka lat wcześniej przed Sądem Rejonowym Katowice Zachód, którym właśnie taki zarzut mi postawił prokurator. Dokładnie taki sam. I na dowód tego zarzutu przedstawił ekspertyzę biegłego pracownika Biura Ekspertyz Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej Służby Bezpieczeństwa. Zupełnie nie żartuję. W czasach III Rzeczpospolitej taki zarzut identyczny przed sądem mi postawiono. I okazało się oczywiście w trakcie postępowania sądowego na podstawie ekspertyzy biegłych Uniwersytetu Śląskiego, że ekspert ów, z Wałbrzycha zresztą jeszcze, okazał się być zwykłym fałszerzem i poświadczył nieprawdę, że Adam Słomka podrobił cudzy podpis. Gdyby w tej sprawie sędzia Walkiewicz zechciał się pochylić i wziąć sobie akta identycznego zarzutu, jaki mamy w tej sprawie, i zobaczyłby, jak on został sprokurowany, to mielibyśmy ten problem rozwiązany. I też gratuluję sądowi pierwszej instancji tegoż skazania, bo uważam, że pod każdym względem nie ma nic bardziej wzorcowego dla bezprawia, z którym ja się stykam przez 40 lat swojego życia. 39 lat dokładnie spotykam się z tym bezprawiem, które w pierwszej kończyło wielokrotnym osadzaniem mnie w więzieniu. A teraz się kończy opluwaniem mnie w mediach, bo prokuratura głównie zajmuje się robieniem konferencji prasowych i opowiadaniem, jaki to Słomka jest straszny, bo zorganizował grupę przestępczą, która fałszowała wybory. Okazało się to oczywiście wszystko kompletną lipą. Jest dokładnie odwrotnie. Adam Słomka zorganizował komitet wyborczy, który złapał za rękę największe fałszerstwo wyborcze. Dwa największe. Mamy tylko dwa udokumentowane fałszerstwa wyborcze. Wielkie, na skalę dużą w tym kraju. Pierwsze jest z wyborów kontraktowych. Panie oskarżony, do rzeczy proszę, do tej sprawy, myślę, że już pan wszystko powiedział. O, wysoki sądzie, no jak jest akt tak dużo, to daleko do wszystkiego. Żeby ale my rozpoznajemy sprawę tylko incydentalną. Oczywiście, ja to rozumiem, wysoki sądzie, ale tłumaczę, skąd ona się wzięła, dlaczego jest tak karykaturalna i dlaczego jest tak symptomatyczna. Ta sprawa niby drobna, można powiedzieć poboczna, formalna. Drobna, bo przecież dotycząca tylko kwestii, czy służy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a więc czy służy od niego apelacja, czy nie służy. No jest to postępowanie zamykające drogę do sądu lub nie, kończące sprawę lub nie. I moim zdaniem, ponieważ ta sprawa w soczewce pokazuje kompletną degrengoladę Sądu Okręgowego. Pisałem do Wysokiego Sądu, kopię złożyłem wczoraj pisma,
którym opisuje dokładnie, ponieważ pozostawiliście sędziów zbrodniarzy komunistycznych na cele Sądu Okręgowego w Katowicach, przez dziesiątki lat ci ludzie, którzy nas represjonowali, tu obecnych, na tej sali, wsadzali do więzień, ponieważ oni dalej tam pracują, jak sędzia Zapała, ponieważ oni dalej nas represjonują, ponieważ oni deprawują następne pokolenie sędziów, jak sędzia Walkiewicz, to skutek jest taki, że mamy dokładnie taką samą karykaturę procesu i zasad postępowania, jakie były w czasach PRL. I to jest najważniejsze w tym postępowaniu. Nie jest wcale w tym postępowaniu, z mojego punktu widzenia, najważniejsze, co my technicznie dzisiaj zrobimy. Ponieważ w każdym wariancie oczywiście ta sprawa bardzo dobrze się rozwija. Dlaczego się dobrze rozwija? Bo moim kosztem dzisiaj w ważnym momencie historycznym można pokazać, że nie respektuje się elementarnych, już nie tylko standardów europejskich, już nie tylko standardów polskich przepisów prawa, ale zasad logicznego rozumowania i elementarnej przyzwoitości. Dlatego ja osobiście, wbrew zasadom tutaj, które by wynikały z przepisów, uważam, że my potrzebujemy jakiegoś sygnału, jakiegoś świadectwa, jakiegoś katarzys, jakiejś istotnej zmiany, żeby coś się tutaj zmieniło. Szczególnie w zachowaniu, przede wszystkim w usunięciu tych sędziów z czasów, dyspozycyjnych sędziów z czasów PRL. I dlatego to jest tak ważne, dlatego pozwoliłem sobie Wysoki Sądzie powiedzieć, dlaczego doszło do wydania tej decyzji i dlaczego ja składałem wniosek formalny o to, żeby tam był praworządność, żeby tam przywrócić jakąś elementarną praworządność, ale uważam, że nie ma żadnej szansy, żadnej, na elementarną praworządność w Sądzie Okręgowym w Katowicach, dopóki nie nastąpią tam poważne zmiany kadrowe. To znaczy, dopóki nie zostaną odsunięci sędziowie dyspozycyjni, ponieważ oni infekują, demoralizują innych sędziów. Nie wystarczy nam domaganie się, żeby była praworządność. Muszą być jeszcze wprowadzone jakieś procedury realnej kontroli, na razie nie widać w tym postępowaniu trwającym przez bardzo wiele lat, tego w ogóle na żadnym etapie nie było widać. Z tych względów wnoszę Wysoki Sądzie o to, żeby Wysoki Sąd pozwolił Sądowi Okręgowemu na odniesienie sukcesu i prokuraturze, bo będzie to zarazem również sukces nas walczących o praworządność. Dziękuję bardzo. Ale nie mam nic przeciwko temu, gdyby sąd zechciał zalegalizować bezprawie sądu. I Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ale nie mam nic przeciwko temu, aby sąd zalegalizował. Gdyby sąd zechciał. Bo nie wiem, czy zechce, mam nadzieję, że nie, ale gdyby sąd zechciał. Gdyby sąd zechciał zalegalizować bezprawie, jakie miało miejsce przed Sądem Okręgowym. Tak, dziękuję bardzo. Wysoki Sądzie, ja proszę o otrzymanie wniosku zaskarżonego zarządzenia. Powiem bezspornie, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie terminu ustawowego. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli Wysoki Sąd pozwoli, jeszcze z uwagi na dość rozległe wystąpienie pana oskarżonego, które w ocenie obrony determinuje konieczność uzupełnienia krótkiego, ten fragment dotyczący ostatecznego stanowiska pana oskarżonego, w tym kontekście obrona podtrzymuje pierwotnie składany wniosek koncesyjny w kontekście uchylenia zarządzenia, które te pierwotnie zarządzenie zostało złożone, uzyskując uwagę Wysokiego Sądu na fakcie, iż jak pan oskarżony sam wskazywał, nie był reprezentowany przez pełnomocnika profesjonalnego w osobie obrońcy z wyboru, jak również nie posiadał świadomości, iż jeśli chodzi o dalsze terminy, które są
wyznaczane przez sąd merytoryczny do procedowania jego sprawy, występuje konieczność proceduralna, konieczność wynikająca ze zmiany przepisów samodzielnego ustalenia, albo w tym kontekście nie zostało poczynione stosowne pouczenie przez sąd merytoryczny. Dziękuję. Obrońca oskarżonego popiera, jak poprzednio, jego zażalenie, podnosząc, że determinuje to wystąpienie oskarżonego, a zwłaszcza jego zakończenie wskazujące na fakt, że nie był należycie reprezentowany przed sądem pierwszej instancji. Zarządzam przerwę, po przerwie będzie ogłoszone. Okej. Masz już nagrywać. Nie widziałem. Wiem, tylko udajesz, że widzę. Na Białoruś!
Pierwszy proces nasz za działalność patriotyczną to był proces przed sądami za pod zarzutem wynajęcia gangsterów gangu Krakowiaka celem zabicia prezesa Sądu Rejonowego Katowice Zachód Krzysztofa Hejosza, zarazem sędziego Sądu Okręgowego. Powodami w tej sprawie były materiały z nielegalnej inwigilacji wykonanej przez byłych oficerów Służby Bezpieczeństwa, obecnie zatrudnionych jako kierownictwo Wydziału Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Katowicach i ówcześnie Sąd Okręgowy w Katowicach chciał ten proces prowadzić, ale Sąd Najwyższy się na to nie zgodził i przekazał ten proces do sądów krakowskich. Skutek procesu po wielu latach był taki, że okazało się, że wszyscy świadkowie oskarżenia to tajni agenci Centralnego Biura Śledczego, którzy za obietnicę zwolnienia z więzienia, a siedzieli tam za porwania ludzi w gangu Krakowiaka, ci gangsterzy z gangu Krakowiaka złożyli zeznania, że rzekomo Adam Słomka, że myśmy ich mieli namawiać do połamania nóg i wysłania do piachu, czyli zabicia prezesa Hejosza. I to był pierwszy proces, w którym było widać, jak dalej ta szajka niezdekomunizowana sędziów, zbrodniarzy komunistycznych ma się dobrze, ale mieli pecha, ponieważ sprawę ze Stalinogrodu z Katowic przeniesiono do Krakowa i tam znaleźli się przyzwoici sędziowie i nas uniewinnili. Co jeszcze ciekawsze, okazało się, że sędzia Hejosz, który tu nas oskarżał i przyjął nielegalnie materiały od służb specjalnych z nagrywania naszych wieców pod pomnikiem ruskich okupantów, że tutejszy sędzia Sądu Okręgowego Krzysztof Hejosz został zaproponowany na sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie i niestety pan prezydent Andrzej Duda poznał się na nim, nie mianował go do tego sądu. No i mamy dalej pana sędziego Hejosza tutaj w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Później zrobiono nam cały szereg spraw za rzekome znieważenie pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. I nawet nas skazał sąd rejonowy, sędzia Fijałkowski, no ale wyroki te się nie ostały przed sądem drugiej instancji. A dzisiaj mieliśmy, proszę Państwa, zakończenie procesu przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w sprawie trwającej 15 lat, w której przesłuchano 200 tysięcy świadków i przedstawiono nam zarzut kierowany zorganizowaną grupą przestępczą, która miała fałszować wybory prezydenckie ponad 10 lat temu. Wszystko to oczywiście okazało się chucpą, ale żeby nas skazać, zdecydowano się wyrzucić mnie siłą z rozprawy, zdecydowano się nie przeprowadzać żadnych dowodów obrony i uniemożliwiono mi posiadanie obrońcy. Takiż to mamy sowiecki sąd, no ale nie ma się co dziwić, zważywszy, że w tych sądach dalej straszą upiory, zbrodniarze, sędziowie stanu wojennego, ci co nas represjonowali na rozkaz Moskwy, dalej są w kluczowych miejscach tego wymiaru niesprawiedliwości. Jak dotychczas udało się tylko trzech sędziów zbrodniarzy komunistycznych usunąć z sądownictwa, konkretnie kilka dni temu straciło pracę trzech sędziów zbrodniarzy z Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Cała reszta sądów apelacyjnych w tym i tu w Katowicach
czy z Sądu Okręgowego w Katowicach, jak choćby sędzia Piotr Zapała, do niedawna pełnomocnik wieloletni prezesa Sądu Okręgowego do nadzoru nad sądami rejonowymi, który skazał naszych działaczy na bezwzględne 1,5 roku więzienia za namalowanie znaku kotwicy Polski walczącej na bloku w Sosnowcu w stanie wojennym. I ten sędzia skazał naszych kolegów z organizacji młodzieżowej na bezwzględne więzienie i dzisiaj kieruje Wydziałem 8 Sądu Okręgowego. Takie mamy kadry, no i takie mamy efekty bezprawia. Dość tego bezprawia. Dość tego niszczenia elementarnych standardów europejskich i zasad państwa prawa. Zdekomunizować te sądy i wprowadzić ławy przysięgłych. Bez kontroli społecznej nie będzie normalnych europejskich polskich sądów. Nie można żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz